Generalnie to jest tak, że jak w domu pojawi mi się jakiś śmieć albo coś niepotrzebnego, to to usuwam. I w moim domu, tutaj, pojawił się pewien śmieć i chciałabym go też tak skonfrontować. Mianowicie to jest taka myśl, która źle kierunkuje serce człowieka. Myśl jest, która się pojawiła, była w kontekście niezadowolenia z wymogów, które gdzieś tutaj są mówione. I zły kierunek to jest taki, że wymagania nie są już wszystko wiem. Mianowicie to, że życie świętym życiem, czyli uświęcanie w danych tematach, dziedzinach życia, nie jest wymogiem jakiegoś miejsca, wspólnoty. Życie świętym życiem to jest przede wszystkim to, co wypływa z swojego serca, a mianowicie wdzięczność. Jeśli nie kochacie przykazania moje, zachowacie w sercu i będziecie ich przestrzegać, bo to nie będzie dla was ciężar, tak powiedział Jezus. I powiem wam tak, 7 czerwca 2012 roku przeżyłam swój proces, zostałam osądzona i wtedy narodziłam się na nowo. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że narodziłam się na nowo, ale moje serce wypełniła wdzięczność dla Króla Życia. I w tamtym czasie, gdzieś mniej więcej tydzień później, zostało powiedziane w moim świadectwie, że trafiłam do sekty. Że na pewno musiałam trafić na jakąś sektę, tak? A to, co w moim życiu się zmieniło i wydarzyło, było efektem wdzięczności. Ja przestałam palić papierosy nagle, pokochałam dzień, znienawidziłam noc, zaczęłam żyć w ciągu dnia. Zobaczyłam, że mam dziecko. Zaczęłam mu też okazywać miłość. I powstała w moim życiu też taka odwaga, tak, że no, chciałam żyć inaczej. Usłyszałam to od człowieka, z którym gdzieś wtedy byłam, później od rodziny. Natomiast to był świat i świat nie wiedział, że moja zmiana wynikała z wdzięczności, z postawy mojego serca. I dlaczego chcę tutaj teraz sobie ten temat poruszyć? Dlatego, że ja zobaczyłam, że jest właśnie taki krzywy sposób myślenia, że wymagania, znaczy że życie świętym życiem jest takim wymogiem w danym miejscu. I chciałabym też powiedzieć o swoim czasie narzeczeństwa. Mój czas narzeczeństwa z Kubą trwał 8 miesięcy. I to był taki czas, gdzie my oboje postanowiliśmy, że porzucimy to, co pospolite na rzecz tego, co cenne. Czyli generalnie taki pospolity standard narzeczeństwa porzucimy na rzecz w ogóle świętego narzeczeństwa, tak? I w ten sposób, bynajmniej ja, bo nie będę mówić za mojego męża, ja w ten sposób z wdzięczności nie powiem, że wytrwam, tak? Ale będę chciała być do końca. Z wdzięczności dla Króla Życia. Trwało to 8 miesięcy. Mieszkaliśmy w jednym domu. Ja na górze, Kuba na dole. W jednym budynku, tak. I powiem wam, że mieliśmy taką możliwość, że mogliśmy... Tak, że... W kamienicy, tak. I było tak, że postanowiliśmy, że będziemy oboje mieszkać osobno, znaczy inaczej. Takie były decyzje naszego serca, że mieszkamy osobno, chociaż mieliśmy możliwość, mieszkaliśmy w jednym budynku. Każdy z nas do czasu, kiedy zbliżała się data ślubu, tak? Każdy z nas prowadziło swoje gospodarstwo domowe. Nie robiliśmy żadnych zakupów razem. Kuba nie wtrącał się w wychowanie Artura.
chociaż wiele razy było ciśnienie, gdzie chciał, ale nie robił tego. Gościem, jeśli chodzi o obiady, gościem był tylko, nie był osobą, która bywała w domu na obiadach. I to, co mam powiem, to nie było ciężkie, bo to wynikało z wdzięczności. To w ogóle dla mnie nie było ciężkie. I może was też zaskoczę. Nie zakochałam się w moim mężu od pierwszego wejrzenia, nie zakochałam się w moim mężu od drugiego wejrzenia. Spotkaliśmy się na przełomie 17-18 roku. Dla mnie to był człowiek, który wymaga mocnego, krwistego prysznica na początek. Drugi raz spotkaliśmy się w 2019 roku. Mimo że miałam objawienie, tak, przekonanie, że to jest ten człowiek, dopiero teraz się w nim zakochuję. I wiem, że to jest dobre, wiem, że to jest zdrowe. Pojawiła się w moim życiu taka przestrzeń, której nigdy w życiu nie doświadczałam, nawet w świecie, będąc w świecie. To jest coś takiego, co się ciężko opisać, bo to nie jest na poziomie emocji. To się pojawia, to się przejawia, jakby przekłada na emocje, ale to jest coś nowego i wiem, że to jest dobre. I chcę powiedzieć, że można tak. I to wcale nie jest ciężar. Jeśli jest prawidłowo ukierunkowane serce, z wdzięczności dla Króla Życia, tak? Bo to jest w moim sercu. To tak można. I nikt się nie będzie tam dziwił, kiedy słyszę w kościele, gdzie jest nauczanie proroczo-apostolskie. Wręcz podziękuję za to. Bo ja za to podziękowałam. Dziękuję.